Nie było niespodzianki, senator Ireneusz Niewiarowski ponownie został prezesem Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów. Do zarządu wszedł także Sławomir Królak, szef Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów, który został skarbnikiem. Stowarzyszenie podsumowało 4 lata działalności. Największy dorobek to ustawa o Funduszu Sołeckim. Prezydent Bronisław Komorowski podczas tegorocznej wizyty w Licheniu mówił o nowelizacji ustawy. Prezydent mówił o ustawie, która się tam rodzi, i my też tu z zadowoleniem witamy tam ten zapis, który mówi, że zebranie wiejskie, wieś będzie mogło jak gdyby bezpośrednio proponować podjęcie uchwały w radach gmin. No, żeby nie wchodzić już więcej szczegółów, bo tam jest więcej oczywiście zapisów. Więc to chciałem podkreślić, bo to też, jak już wspomniałem, wytycza pewne drogi działania. To pokazuje, że dla nas najważniejszą rzeczą teraz będzie monitoring, ocena Funduszu Sołeckiego, czyli w wymiarze takim, żeby ewentualnie wprowadzać poprawki, ale też, żeby pogłębiać wiedzę na ten temat i żeby to nie było takie proste działanie jednoroczne, tylko pewien plan aktywnej społeczności wiejskiej na lata w danym sołectwie. Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów to największa organizacja w Polsce, utworzona po 1989 roku. Zrzesza 27 organizacji z całego kraju, liczących około 15 tysięcy członków.